Szanowny Panie Marszałku, Wysoka Izbo, przedłożenie ustawowe rządowe jest jednym z niewielu w tej kadencji parlamentu, które należy przywitać z dużym uznaniem. Ale żeby pan minister Królikowski od razu nie poczuł się usatysfakcjonowany, dodam, że w największym stopniu to uznanie dotyczy Komisji Kodyfikacyjnej do spraw prawa karnego pracującej przy ministrze sprawiedliwości, w szczególności dla pana profesora Andrzeja Zolla i pana profesora Hofmańskiego. Dlaczego rozgraniczam te zasługi? Ano dlatego, i mówił o tym już zarówno pan poseł Duda, chociaż odwrotnie niż ja chcę powiedzieć, i pan marszałek Zych. Mianowicie projekt zaprezentowany przez ministra sprawiedliwości nowej ustawy o prokuraturze kompletnie nie pasuje do tego, co dzisiaj jest przedkładane. No bo, drodzy państwo, jeżeli mamy wprowadzić, co popieramy, kontradyktoryjność w postępowaniu karnym na etapie postępowania sądowego, tutaj notabene, panie ministrze, popieramy oczywiście to wszystko, a zobowiązujemy pana, aby resort sprawiedliwości przygotował w końcu projekt ustawy o pomocy prawnej dla osób najbiedniejszych. I to racjonalny projekt, taki, żeby był w pełni użyteczny dla tych osób, które nie mają pieniędzy na adwokata, na obrońcę. Jak wiadomo, te pieniądze znajdują się w dyspozycji resortu pracy i polityki społecznej. I do tego są to pieniądze unijne i przeznaczone na zupełnie inne cele wobec bezczynności ministra sprawiedliwości. Ale to tylko nawiasem mówiąc. I kontradyktoryjność w postępowaniu sądowym, w postępowaniu karnym jest dzisiaj niezbędna. Po doświadczeniach KPK, zarówno tego z 1969 roku, jak i tego z 1997, widać wyraźnie, że ten ciężar ustalania prawdy materialnej, który spoczywa na sądzie, jest złym rozwiązaniem. Bo wobec całkowitej, często indolencji oskarżyciela publicznego, w praktyce to się odbywa w ten sposób, że jest jeden prokurator na cały dzień wokandy i występuje w 10 sprawach, 5, 4, 2 i nie ma pojęcia o sprawie. I przez to nie zadaje żadnego pytania i taka przeciętna w oczach publiczności na sali sądowej rozprawa to jest polemika z sędzią bądź sędziami, a obrońcą, i sędzia występuje tutaj tak jakby w charakterze strony. To musi się skończyć. I ten projekt przedłożony dzisiaj przez resort sprawiedliwości, przez rząd, do skończenia z tego rodzaju procederem ma zamiar doprowadzić. Natomiast bez reformy prokuratury tego się dalej, bez reformy prokuratury i w ogóle zasad oskarżenia publicznego, tego się po prostu nie przeprowadzi. Prokuratura musi być elementem wymiaru sprawiedliwości, musi być zlikwidowany hierarchiczny urząd powstały na mocy ustawy z roku 1950. Prokuratorzy nie mogą działać w imieniu prokuratury, tylko muszą działać w imieniu państwa rozumianego jako ogół obywateli i być rozliczani z wyniku, oni rozliczani, a nie prokuratura, z wyniku postępowania sądowego, czyli czy oskarżyciel, czy wyrok zostanie wydany, skazujący, czy nie. Dlatego tym samym trzeba uwolnić prokuratorów od prowadzenia czynności dochodzeniowo-śledczych. To powinny robić organy rządowe,
takie jak chociażby ABW, takie jak policja. Jestem zaniepokojony tym projektem, aby ABW odebrać możliwość prowadzenia czynności dochodzeniowo-śledczych. I wtedy prokurator nie widziałby nigdy osoby podejrzanej, używam osoby podejrzanej, nie podejrzanego, jak wiecie Państwo, jest to różnica, aby podejmował tylko decyzję chociażby o wniosku o tymczasowe aresztowanie na podstawie materiału dowodowego zebranego przez policję. I zlikwidowalibyśmy tym samym areszty wydobywcze, śledztwa trałowe. Tylko po to, żeby to zrobić, potrzeba odwagi. A projekt pana ministra Gowina o prokuraturze idzie zupełnie w innym kierunku. Także, panie ministrze, trzeba się zdecydować, czy wy chcecie kontradyktoryjności w postępowaniu karnym, i tu chwała, jednocześnie zostawiając hierarchiczną prokuraturę, to wtedy nic z tego nie wyjdzie. Albo chcecie dalej prowadzić reformę prokuratury w celu organu, który jest organem, gdzie prokurator nie jest uosobieniem prokuratury, tylko działa na swój własny rachunek i nie prowadzi bezpośrednio działalności działalności dochodzeniowo-śledczej, tylko robią to policja bądź inne organy, a on jest taki jakby tym, który, tak jak zresztą wpisaliśmy w ustawie o prokuraturze, organem ochrony prawnej, bo mało kto to widzi, że nowela z 2009 roku zmieniła w ogóle charakter prokuratury i prokurator stał się i prokuratura organem ochrony prawnej. Chwaląc oczywiście kontradyktoryjność na etapie postępowania sądowego, trzeba też zwrócić uwagę na te instytucje prawne, jak dla czystości, kolejność zadawania pytań. To jest też bardzo ważne, zmienić to przyzwyczajenie, że najpierw strona wnioskująca zadaje pytania, później przeciwna strona, na końcu sąd. Do tej pory to wszystko jest odwrotnie. Również możliwość w wyjątkowych wypadkach jednak przeprowadzenia dowodu z urzędu, to też jest ważne. Niezwykle ważne są zmiany w istocie i celach postępowania przygotowawczego, już nie zasada prawdy materialnej. To powodowało, drodzy Państwo, że sądy, bo to konkretni ludzie, bali się orzekać wtedy, kiedy nie mieli kilkunastu terminów, dlatego że bali się, że sąd drugiej instancji z powodu nieustalenia całości stanu faktycznego uchyli postępowanie, a dla nich to numerki. Bardzo ważne jest również wprowadzenie w końcu do polskiego ustawodawstwa zasady, że nieważny jest dowód, który został, dowód zatruty, który został uzyskany metodą niezgodną z prawem. To też bardzo ważne. Do tej pory tego rodzaju zarzut był oparty na orzecznictwie Sądu Najwyższego, ale też nie do końca rozumiany przez zarówno prokuratorów, jak i sędziów. Opacznie tutaj często do takich dowodów podchodzono. Szanowni Państwo, Wysoka Izbo, Panie Marszałku. Wymiar sprawiedliwości, procedura karna, podobnie jak cywilna, to są niezwykle wrażliwe instrumenty. Nie wolno tego robić połowicznie. Ja już wielokrotnie mówiłem, że reforma prokuratury zostawiła nas w 10-procentowym stadium zmiany tego, co chcieliśmy zrobić. Doprowadziła do tego, że siłą rzeczy dom, gdzie wybudowano mury, a bez dachu, i tak będzie zalewany, a może nawet w dużo większym stopniu. Dlatego też apeluję do pana ministra, żeby reforma przygotowana przez komisję kodyfikacyjną, która co do zasady ma poparcie Klubu Poselskiego Sojuszu Lewicy Demokratycznej, była również kompatybilna z działalnością ministerstwa, a w szczególności pana ministra i pana ministra Gowina, w zakresie jednak postępowania przygotowawczego, w zakresie istoty oskarżenia publicznego i istoty prokuratury w Polsce. Dziękuję bardzo.